Czym mnie pan samego rana denerwuje? Masakra. Masakra. No bardzo drogo. Cena paliwa obecnie oscyluje w okolicach 8 zł i nie przekroczyła jeszcze tej magicznej bariery. Co prawda, do niedawna, na początku roku 2022, martwiliśmy się, czy cena nie przekroczy bariery psychologicznej 5 zł. Dzisiaj jest to już 8 zł, a to w dalszym ciągu przy tej obniżonej stawce VAT do 8%. Co będzie, gdy VAT wróci do 23%, tak jak to jeszcze do niedawna było? O to zapytaliśmy jaworznickich kierowców i to, czy martwią się ceną paliwa. No co, no jedno wielkie draństwo, nic więcej. Dosyć wysokie, aczkolwiek są prowadzone działania, które powodują, że jednak te ceny gdzieś tam są mniejsze. No wysokie, drogie. Drogie. Nie, ale czy to pana jakoś martwi? Bardzo mnie martwi. Za taką samą cenę kupuję teraz 10 litrów co najmniej mniej paliwa, jak kupowałem wcześniej. No to chyba mnie to martwi, czyli 150 km co najmniej robię mniej. Uważam, że no, powinny być niższe, tak? No, są jakie są. No, myślę, że ostatnio troszkę spadły, także zatrzymał się ten trend wzrostowy, zauważyłem, no już było 8 zł. Teraz widzę, troszeczkę są te jakieś tam nawet rabaty na niektórych stacjach benzynowych. Także myślę, że jak nie będzie dalej rosło, to jeszcze da się to wytrzymać. Ceny paliw no niestety nie są najniższe, ale no mimo wszystko to no pewne okoliczności no wymuszają jakby korzystanie z takiego, a nie innego środka transportu. Co gorsza, obecnie na paliwo nałożony jest niższy podatek VAT, który wynosi 8% i miał taki stan utrzymać się do końca lipca. Sejm przegłosował jednak, że tarcza inflacyjna zostanie przedłużona do końca października. Jaka jednak będzie kwota od listopada, gdy powróci stawka 23% VAT? Tego nie wie nikt, ale kierowcy już się obawiają. No na pewno martwi, bo to jest uszczuplenie budżetu. No ale jaki mam na to wpływ? Nie mam właściwie żadnego. To będzie jeszcze drożej. Oczywiście, na jakim pułapie pan myśli, że ta kwota zatrzyma? 8,59 zł. Nie, ja o tym nawet nie myślę. Bo znowu mi w telewizji puści z Orlenu, że mamy najtańsze paliwo w Europie. Ale możemy trochę mniej kupić niż w Europie kupują ludzie normalni. No, wolałbym, żeby te ceny się zachowały jak na dłużej. Martwi mnie to, ale póki jeszcze mnie stać, to korzystam z samochodu. Sytuacja jest szczególnie trudna dla kierowców zawodowych, chociażby taksówkarzy, dla których cena paliwa warunkuje zarobki. No, trudno powiedzieć, że nie. No bo kurczę, no nie wiadomo co dalej. No, podnieść stawki, jakbyśmy podnieśli stawki, to już w ogóle nie jeździmy, nie? No, ludzie się liczą teraz z każdym groszem. Jak to słyszę, jak mówią, ile kosztują jarzyny, warzywa, no to masakra, cokolwiek, nie? O sytuacji na rynku paliw zapytaliśmy także posła na Sejm, Wojciecha Saługę. Na drożyźnie najbardziej zarabia rząd. Najbardziej korzysta budżet państwa. Niektórzy mówią, że to specjalnie nawet zostało wywołane po to, żeby zwiększyć dochody do budżetu i zmniejszyć dług, bo to tak się dzieje. Większe ceny to większe podatki, rząd opływa fundusze, a dług maleje, bo się pieniądz dewaluuje. Jeżeli chodzi o Orlen, ostatnio ogłosił rekordowe zyski. No przecież nie ma tych zysków z powietrza, tylko z tego, co skroi, za przeproszeniem, nas na stacjach benzynowych. Marże podnoszą, benzyna w Polsce podrożała najbardziej, mimo tych, ja już to mówię, pseudotarcz, tak? Niby obniżyli akcyzę, niby obniżyli VAT, a benzyna cholernie droga. No ponieważ właśnie. Orlen ogłosił 3 miliardy zysku. Pławią się w pieniądzach, a my w tej biedzie podjeżdżamy na stację i tankujemy za stówkę czy za 50 zł. Paliwo jest drogie, a nawet można śmiało powiedzieć, że najdroższe w historii III RP. Na powrót do cen z początku roku raczej nie ma co liczyć. Co gorsza, prognostyki wskazują, że może być gorzej.